po takim prezencie straciliśmy pierwszego gola, ale później wszystko wyglądało tak jak należy. Strzeliliśmy jedną, drugą bramkę, mieliśmy sytuację sam na sam Grześka i no i znowu tak jak to mówią, rywal leżał już na deskach, sędzia powiedział siódemkę i nagle my dajemy mu tlenu i podarowaliśmy tego karnego. Nie wiem czy był czy nie był, no był, bo sędzia gwiznął i znowu przywróciliśmy Wisłę do życia. Trzeba to brać w kategoriach straty dwóch punktów, bo graliśmy u siebie i co, chcieliśmy wygrać ten mecz. Początek meczu chyba nie był za specjalny w naszym wykonaniu. Przegrywaliśmy 1-0, później dwie bramki i wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą. No i nie wiem, podejrzewam, że to jakieś nasze gapiostwo, błąd. No i tracimy w takich dosyć dziwnych okolicznościach tą drugą bramkę. Patrząc na ostatni nasz mecz, który przegraliśmy 5-0, to można powiedzieć, że to jest cenny punkt, zwłaszcza, że na wyjazdach nam do końca nie idzie i nikt tego nie ukrywa. Także jesteśmy z tego zadowoleni. Jakby było zwycięstwo, to by było mega super, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest. No i ruch nam tak naprawdę nie uciekł, prawda? Także jest cały czas ten dystans 3 punktów, a jeszcze 3 mecze są do grania. Widziałem już w obozie Wisły zwieszone głowy i tylko czekali po prostu na dobicie. My tego nie zrobiliśmy i taki mecz się zrobił później szarpany w drugiej połowie. Mieliśmy tam jakieś sytuacje po stałym fragmencie gry i były jakieś strzały, no ale już takich typowo sytuacji sam na sam nie było. Myślę, że traktujemy to jako stratę dwóch punktów. W szatni było dosyć głośno. Nasze jakby postanowienie co do meczu, czyli wygrania go i zdobycia 3 punktów się nie zmieniło, wręcz przeciwnie. Motywowaliśmy się jeszcze bardziej do tego, żeby zagrać mądrze, żeby nie zwariować, żeby nie rzucić się na Wisłę, bo mają kilku bardzo groźnych zawodników i nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Skomplikowaliśmy troszkę swoją sytuację, ale wierzę w naszą drużynę, wierzę w to, że na tych dwóch bardzo ciężkich wyjazdach uda nam się zdobyć punkty. Oczywiście nie jesteśmy na straconej pozycji ani w Poznaniu, ani w Warszawie, ale będą to na pewno cięższe mecze niż ten dzisiejszy.